przeznaczenie, nie? Akurat pasowało na tablicę. On ma dużą, dużą komorę silnikową. Więc jestem pewny, że na pewno... na pewno będzie można go tutaj porobić grubo. Patrzcie na te światełka, jak się pięknie otwierają, nie? Zajebiste to jest. Także tutaj mamy potężnego orzecha pod maską. Wszyscy pamiętają chyba tą scenkę, nie? Supera. Co oni, pijani są czy jak? Dobra, nieważne. Dobra, możemy tutaj botykit jakiś sobie założyć. Cheap! Mamy coś takiego. Ale ja zrobię po swojemu. Ja czuję, że ten bodykit jest nawiązaniem do Szybkich i Wściekłych. Chyba kapcia ma. Nie, to są... Musimy też spuścić powietrze z opony w takim razie. Właśnie nie wiem, jak go teraz zrobić. Zaraz, zaraz. On miał takie... O, to będą te. To będą te. Mniej więcej myślę, że to będzie to. I ja myślę, że najwyższy czas zainstalować ten silnik. Jeszcze go nie testowałem. Zobaczymy, co to będzie. Co by od razu na koło stanął. Nie wiem, czy uda nam się stanąć na koło. W Szybkich i Wściekłych w tym filmie wiecie, że to sztucznie było wywołane, nie? O, witamy nowego członka VIP-ów. Ja, o kurczę, jak ja mam cię czytać tak na szybko? JGBMS. Jak mam do ciebie mówić, nie wiem, Franek? To auto to moje marzenie, Mikus. Czy one się tu jakoś nazywają? Te? Aha, dobra. Dodge, AWD Grip, Best Rally, Drag, Drag. Ale nas interesuje Willy, Drag Monster. Ale piękny, aż się popłakałem. Ale chodzi ci o Dodge'a? Best Setup, S... Willy, jest coś, zobaczcie. Co? W klasie S1? No to ciekawe, zobaczmy. Może ktoś zainstalował jakiś silnik lekki czy coś. No ale niby jest, no. Nie wiem. Byśmy zrobili sobie samochód Dominika Toretto. Sprawdźmy. Felgi te same, więc wygląd się zachowa. Okej. Okay. To jest na Willy? Serio? Ale twardy jest. Dobra, spróbujmy innego tuningu, zobaczymy. Rozbujaj go. No coś ciężko właśnie było go rozbujać. Ale może są szanse, żeby stanął na to koło. Bój niego czy nie? Próbuję, próbuję, ale coś nie idzie. Dobra, spróbujemy strzelić ze sprzęgła. Może z dwójki. Nie, z dwójki za mocno. Coś tam się odrywają te koła, ale ciężko, nie? Wow, teraz za mocno zmienił. Dobra, z dwójki ruszymy. Zesrał się. Nie wiem, to chyba musi być twarde. Dobra, teraz robimy szybki tuning na drifta. Trzeba muzykę zmienić, nie? Dobra. Dodge Charger. Z którego roku dokładnie? 69. Na drift, lecimy. Boże, mordo. Ale fajnie brzmi, co? Ty, bo on jest za mocny. W sensie opony ma za te. Za mocno, trochę za mocno zbiera. Zdecydowanie. Ale może przyda nam się trochę więcej kontroli. Leci! Uf, o kurde!
O, ale się muli, dajcie spokój. Musimy tutaj te oponki dać inne. Ona tych to za dużo trakcji ma, dajcie spokój. Dobrze leciał? No właśnie nie tak, nie za dobrze. Nie podobało mi się. Ale jedną rzecz muszę zmienić. Tutaj coś nie takie ze stabilizatorami. Musimy je zrobić tak, jak były domyślnie, bo on troszeczkę nie chce wchodzić mi w te zakręty. To mnie się nie podoba. Ciężko nim jest, naprawdę. Tak wydaje się, że muscle car, silnik z przodu, napęd na tył. Idealne warunki do driftu, nie? Ale naprawdę tak łatwo nie jest. Pojeździlibyście takim? Kurde, dziadem? Ja tak. Ale bałbym się go na pełne obroty wcisnąć, na jakimkolwiek biegu. To jest ten typ samochodu, po którym jak wciśniesz gaz do końca, to w całej kabinie robi się ciepło. Od silnika. To jest czajnik MOVS, mówisz? Czy ja wiem, czy taki czajnik? Nie brzmi tak źle, ale trochę tam czajnika słychać, nie? Daj mu do odciny. No próbuję, ale wiecie co, tak przy wyższych obrotach mam wrażenie, jakby mu brakowało mocy. Naprawdę, nie ciągnie tak dobrze tego driftu. Okej, tu będzie jeszcze parę fajnych zakrętów. Skręcimy sobie w lewo. Nie jest łatwo. Ale mimo, że nie jest łatwo, to przyjemnie posłuchać tego dźwięku, co? Więc radość jest tak czy inaczej z tego driftowania. O, wow, 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 wow! I wypadłem. A tak mi dobrze szło, no. O, tu będziemy mieli jeszcze ładny zakręcik, ostatni. Spróbujemy się na niego ładnie rozpędzić. Kurde. Żem źle tam wszedł. Ale za mną też jakiś charger ciśnie, zobaczcie jaki wariat. Leci! Pięknie.
Zobaczcie, jaka tam ekipka zgrana leci. Próbuję tak się zgrać z nim trochę. Trochę mnie albo jego laguje, nie wiem. Przenikamy przez siebie. Jak jesteśmy w konwoju, to nie powinno tak być. Buja nim na wszystkie strony, nie? No i mamy. Dodge Charger, Dominika Toretto. Zrobiony na drift, wcześniej próbowaliśmy na drag. Ale w końcu zostaliśmy przy drifcie. Mogliśmy... A w sumie są te przyciemnione szyby, nie? Z boku. Także chyba spoko.